Cześć! Z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmę się nową funkcją, która została wprowadzona na giełdzie Zonda, a mianowicie szybkimi płatnościami poprzez system Zen, poprzez aplikację Zen. A więc zaczynamy! Na początku krótki disclaimer, jak w każdym moim filmie, ponieważ giełda Zonda, dawny BitBay, jest moim partnerem kanału, więc możecie potraktować ten materiał jako materiał sponsorowany. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to powinien w tym momencie ten odcinek wyłączyć. Jeżeli mamy już to ustalone, to teraz tak, giełda Zonda wprowadziła dzięki współpracy z Zenowi, czy właściwie z Zenem, wprowadziła szybkie płatności. Płatności przy użyciu Apple Pay, Google Pay, tych systemów tutaj płatniczych jest bardzo wiele. Jest m.in. PayBallink, PaySafeCash, można płacić przez UnionPay, przez Trustly, przez PaySafeCard, przez WebMoney, Blikiem, m.in. Blikiem. Więc bardzo dużo różnych systemów płatności. I teraz zanim przejdziemy do tego wszystkiego, to czego będziecie potrzebowali? Oczywiście, musicie mieć konto na giełdzie Zonda. No to jest chyba oczywiste, że musicie mieć konto na giełdzie Zonda, żeby z tego korzystać. To oczywiście działa bardzo szybko, ja już to sprawdziłem. Wpłaciłem sobie krótko, później wam to pokażę. Oczywiście teraz tak, dzięki współpracy giełdy Zonda z Zenem dostajecie na rok czasu, na 365 dni, tak zwany pakiet Gold. To jest ta promocja, nie będziecie musieli za to płacić. Czego potrzebujecie? Potrzebujecie, w moim przypadku jest to telefon komórkowy z systemem Android, na którym zainstalujemy sobie aplikację Zen. Pamiętajcie, że wasze konto musi być zweryfikowane, musi być dwustopniowa weryfikacja, żebyście mogli z tego korzystać, żeby później nie było bólu. No i teraz przejdziemy sobie do samej aplikacji. Pokażę wam, jak prosto to się instaluje. Jak widzicie na załączonym ekranie, to jest aplikacja, którą musicie pobrać, a mianowicie Zen.com, spokój zakupów, harmonia pieniędzy. Klikamy sobie zainstaluj. Aplikacja się nam instaluje na komputerze. To oczywiście chwileczkę trwa. Trzeba mieć świadomość, że to chwileczkę musi potrwać. I w momencie, gdy to się zainstaluje, to ja wam oczywiście pokażę ciąg dalszy, co dalej robić. W momencie, gdy aplikacja się pobierze, zainstaluje się na waszej komórce, wybieramy otwórz, no i oczywiście Zen dla ciebie. Musimy podać tutaj na początku numer telefonu, oczywiście, z którego będziemy korzystać. W tym miejscu podajemy swój numer telefonu. Następnym krokiem jest potwierdzenie kodu, który dostajemy SMS-em. Oczywiście nam się wyświetla numer telefonu z oczywistych względów, tu go nie pokazuję. Dostajecie SMS-em, podajecie najpierw swój numer telefonu. Dostajecie na telefon kod, który musicie wkleić w okienko, a później musicie wprowadzić kod dostępu. To jest kod, który będzie zabezpieczał waszą aplikację, ja w tym miejscu go wprowadzę. I to jest zasadniczo cała filozofia. Oczywiście później tutaj dostajecie prośbę o kod dostępu. Kod dostępu otrzymacie na giełdzie, ponieważ ja już to robiłem wcześniej, więc zastanawiałem się oczywiście, w jaki sposób można to zrobić. Jeżeli macie nową komórkę, numer telefonu jest ten sam, automatycznie już jesteście dodani do konta. On oczywiście później prosi też was o wasze dane osobowe przed podaniem kodu. Musicie się zarejestrować, otworzyć konto, podać dokładnie wszystkie wasze dane osobowe według tego, jak jesteście zarejestrowani na giełdzie Zonda. No i tu zobaczcie, w historii transakcji ja już wysyłałem sobie 50 zł Blikiem. Jest to banalnie proste, możemy sobie doładuj wybrać, możemy sobie wybrać przelej oczywiście, złotówki polskie bez żadnego problemu, ale zdecydowanie lepiej jest to robić bezpośrednio przez giełdę, ja wam to teraz pokażę. Gdy jesteście już na giełdzie, jesteście zalogowani, tak jak mówiłem, musicie przejść weryfikację, musicie mieć dwustopniową weryfikację Google Authenticatorem, wchodzicie sobie po prostu w portfele, wchodzicie sobie w złotówki polskie i wybieramy sobie zapłać ekspresowo przez Zen. Tu w tym miejscu będzie wyświetlał się wasz kod, jeżeli wybierzecie Zen. Ten kod będziecie musieli podać w aplikacji. W momencie, kiedy macie, możecie wejść zapłać ekspresowo przez Zen. I teraz możemy sobie wybrać dowolną kwotę, przykładowo właśnie 50 zł. Wybieramy sobie wpłać.
potwierdź transakcję na swoim telefonie, czyli generalnie rzecz biorąc bierzemy sobie swój telefon i tutaj wchodzimy potwierdzenie do ładowania konta na można powiedzieć 50 zł. Może ja Wam to pokażę właśnie jak to wygląda w tej chwili na telefonie, co się pojawia na telefonie. Na telefonie pojawia się ni mniej, ni więcej to, a mianowicie wpłać sobie 50 zł, wybieram sobie kontynuuj, mogę oczywiście anulować płatność, no i analogicznie wybieram sobie 50 zł, tu macie tę 50 zł 50 groszy, to jest właśnie ta i transakcyjne, możecie wpłacić oczywiście, dodawać, zobaczcie, możemy sobie tutaj dodawać, możemy sobie się cofnąć, także dosyć to jest intuicyjne. Minimum musimy podać oczywiście więcej, możemy kwotę sobie wpisać z palca, podaję, że minimum 51 zł, proszę bardzo, środki, opłata ZEN 0, naciskamy Enter. Możemy oczywiście anulować transakcję, możemy anulować płatność, czyli anulujemy tą płatność, tak, robisz to, chcę odrzucić, tak, odrzucam sobie oczywiście transakcję, gdyż nie chcę jej wykonywać. Słuchajcie, pamiętajcie, że możecie wykonywać zarówno wpłat, jak i wypłat. Tutaj nie ma żadnego problemu. Możecie zarówno wpłat, jak i wypłat dokonywać przy użyciu Zena. Nie ma z tym najmniejszego problemu. No i oczywiście, no, to jest chyba oczywiste, trzeba być klientem giełdy Zonda. Revolut jest obsługiwany, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości. Dodatkowo pamiętajcie, że jeżeli działacie w systemie międzynarodowym, to musicie używać kodów SWIFT. Jeżeli jesteście w SWIFT, to jest kod, który składa się z 8 do 11 liter i cyfr. Oczywiście służy do identyfikacji finansowej. Jest to potrzebne. Nie ma żadnego problemu, można wpłacać i wypłacać na konta zagraniczne. Wszystko odbywa się za pomocą aplikacji i za pomocą giełdy Zonda. Także tutaj nie ma problemu. Pamiętajcie o opłatach transakcyjnych. Po roku czasu, oczywiście promocja trwa rok, po roku czasu no, będziecie musieli już wtedy ponosić koszty. Przez 12 miesięcy jest to całkowicie bezkosztowe. Nic za to nie płacimy. Po 12 miesiącach jakaś tam niewielka kwota, więc szybko, łatwo, bezproblemowo. Jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać, jest to fajna funkcjonalność. Były weekendy, nie było możliwości wpłat, nie było możliwości wypłat, nie można było reagować na to, co się dzieje na rynku. W tej chwili już można. Z mojej strony to tyle, jeśli chodzi o to. Jeżeli macie jakieś komentarze, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadajcie. Zapraszam też na media społecznościowe giełdy Zonda. Tam możecie się wszystkiego dowiedzieć. To jest, można powiedzieć, podstawa. No bez tego ciężko w ogóle... Bez tego ciężko w ogóle tutaj w jakikolwiek sposób poruszać się, tak? Macie Twittera, macie stronę internetową, macie Telegrama, przede wszystkim to jest można powiedzieć podstawowa sprawa. Bez tego no nie da się funkcjonować. No nie oczekujcie, że miecie świadomość tego, ile osób pisze maile. Support działa po prostu na maksymalnych obrotach, ale jednak czasami trzeba na to zaczekać. Tyle mam do powiedzenia. Jeżeli podobał Wam się ten film, wbijcie łapkę w górę. Jeżeli macie pytania, napiszcie komentarz. Dajcie znać, czy używaliście tego procesora płatniczego, czy już z tego korzystaliście i jak to funkcjonuje. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu.